Proszę Państwa, jesteśmy niedaleko Symfonii Varsovia. Za tym parkiem jest Symfonia Varsovia. Jesteśmy już u Wasiak. To jest najnowocześniejszy dom kultury w Europie. Tak przynajmniej metro szwedzkie nasze podawało. No zobaczymy. Także proszę Państwa, praskie centrum kultury. No bardzo ciekawy budyneczek. Praskie centrum kultury, proszę Państwa, na Grochowskiej. Na Pradze Południe, no to dlatego praskie, praskie. Teraz to już, proszę Państwa, u Wasiak jesteśmy. Jakaś Maria Sadowska. Kto to, proszę Państwa, co to? Centrum Kultury Praga Południe, proszę Państwa, już wchodzimy na wernisaż. Przecież ja zwariuję znowu. Forycka, Puciatycka, jak nie na Mazowieckiej, to tuż. Forycka, Puciatycka, Państwo zobaczą. Centrum Praga Południe. Proszę Państwa, pod patronatem katolickie klimaty. No wiesz, my Panią Puciatycką to znamy z Mazowieckiej. My Panią Puciatycką to znamy z Mazowieckiej. Tym panem warto chodzić, bo ten pan ma wszystkie zaproszenia. On miał takiego brata, który na Andersa 35 uczył mnie rysunku. I ten pan mówi, że w okularach siwiutki, siwiuteńki, którego jego brat już umarł, ale on mnie rysunku uczył i powiedział, że dzisiaj on też w sumie nie ma zaproszenia, no bo z sobą nie nosi, także życzę. Ale jak gdyby co, to do tego pana siwiuteńkiego warto się przykleić, żeby gdziekolwiek wejść. No tutaj to widzicie Państwo, tu jest tylko dziadostwo u Wasiak, proszę Państwa, także tu nie jest jakieś coś rewelacyjnego. Także, no ale ta pani Puciatycka. Ewa Blacho też się uskarża, że oni chcieli zaproszenia. Wszystko mamy. Wszystko mamy. No i Anita nie przyszła, a wiedziała. Nasza koleżanka Puciatycka, pani Puciatycka wita i trzeba standardy zachować. Pani Puciatycka wita i standardy trzeba zachować.